Czym jest eSport Gra? eSport Gra jest to turniej taki dość, powiedział, fanowski dla nas, dla społeczności esportowej. Po prostu przyszliśmy się tu dzisiaj trochę pobawić, no i zbierzyć na boisku. Nie gramy tutaj o żadne konkretne nagrody, po prostu robimy dobrą zabawę i przy okazji dzielimy się tym z innymi ludźmi. Chcieliśmy pokazać przede wszystkim, że e-sport i taki tradycyjny sport są bardzo blisko siebie i też jako e-sportowa część potrafimy się bawić i uczestniczyć w takich imprezach. Jest to bliskie też Polskiej Lidze Esportowej, którą tutaj reprezentowaliśmy. Bardzo się cieszymy, że takie wydarzenie ma miejsce, no bo też mówię, my także organizujemy tego typu aktywności, chociażby ostatnio podczas Super Pucharu w Gdańsku, więc super cieszymy się. Im więcej takich inicjatyw, połączeń sportu tradycyjnego z e-sportem i gamingiem, tym lepiej dla wszystkich. Takich eventów brakuje nam w ciągu roku kalendarzowego e-sportowca, więc myślę, że jak ze 3 takie Grand Slamy sportowej piłki przydałyby się jak najbardziej. Zainteresowanie jest, ekipy są, streamy, ludzie są, więc co więcej, dzielimy sport, e-sport, to co kocham. Chodziłem w e-sport kilka lat temu ze sportu tradycyjnego, więc mnie się to mega podoba i uważam, że właśnie takie momenty, takie inicjatywy, które integrują całe środowisko e-sportowe, naprawdę nic tylko przyklasnąć, dzisiaj dopisało wszystko, jest pogoda, jest fajny klimat, jest uśmiech i jest dobre tempo rozgrywek, więc trzymam kciuki, żeby to poszło jeszcze dalej, żeby takie eventy odbywały się regularnie. Myślę, że one też bardzo fajnie pokazują to, że e-sportowcy kochają też ten sport tradycyjny, kochają ruch fizyczny i jest to zaprzeczenie pewnych stereotypów, więc nic, róbmy tylko więcej takich inicjatyw. Tutaj brawo dla GG League, który zorganizował ten turniej. Ilu ludzi tutaj pracuje przy tym evencie? Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Ze strony organizacyjnej myślę, że tutaj mamy około 30 osób, w tym operatorzy, obsługa techniczna, sędziowie, bo to też coś nowego dla nas, czego wcześniej nigdy nie mieliśmy. Mieliśmy adminów, dzisiaj mamy sędziów, tak, także kamerzyści i tak dalej, także tam myślę około 30 osób obsługi technicznej. Gości mamy myślę, że ze 150 osób z drużyn, no i na publiczności widzę kilkadziesiąt osób cały czas sobie siedzi i gorąco dopinguje, także też fajnie. No Legia jest otwarta, bardzo aktywnie działa w e-sporcie, jest e-sport, jest Legia Esport Schools, nowa branża w szkółek w Legii. Oprócz tego jest Legia Esports, od już wielu lat aktywna. Także widać, że tutaj klub widzi potencjał tego segmentu, jakim jest e-sport i chce się to w tym rozwijać i stąd ta współpraca. No, my działamy ze wszystkimi, którzy chcą z nami działać. Brakuje inicjatyw, gdzie ludzie z różnych tytułów gier spotykają się razem i to jest jedna z pierwszych takich inicjatyw, gdzie naprawdę chłopaki z FIFA poznają tych z Counter-Strike'a, okazuje się, że się świetnie dogadują, jest wspólny flow, wspólny język, więc trzymam kciuki. Większość tutaj jest sportowych, profesjonalnych zawodników, którzy biorą udział w turnieju, interesuje się chociażby piłką nożną i też w wolnym czasie uprawia ten sport, więc ta impreza w dużej mierze też przełamuje pewne stereotypy i mity, które na temat e-sportu przez ostatnie lata się przejawiały i jasno tutaj pokazujemy, że też chcemy się bawić na świeżym powietrzu i taka aktywność jest też bardzo ważna do tego, żeby być dobrym e-sportowcem. Tak jak rozmawialiśmy trochę o tym, że są potrzebne niestandardowe ruchy, tak jak właśnie te inicjatywy GG League, tak wy też w niestandardowy sposób podchodzicie do tematu. Czy to znaczy, że pewna formuła we sporcie się przejadła? Nie nazwałbym tego, że się przejadła, raczej bym powiedział, że się rozwinęła. Naturalnym etapem profesjonalizacji także tej dziedziny, jaką jest e-sport i gaming, jest wyjście do ludzi, jest wyjście do takich inicjatyw, które mamy na bieżąco, więc jest to coś naturalnego. Udało nam się naprawdę zmontować mega fajny zespół. Ja się mega cieszę, że też chłopaki z różnych dywizji, bo mamy i CS-owców, Michał Szpera, strzelali dzisiaj bardzo ważne bramki, ale mamy też wsparcie młodych chłopaków z FIFA. Jest wsparcie tutaj z trybun z Valoranta i na boisku w sumie też mamy Badiego J, więc fajna ekipa. Raczej traktujemy to jako hobby, jako zabawę. Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać na to partnerów komercyjnych też, którzy wsparli tą inicjatywę i korzystają jakby z obecności tutaj. Pełna nazwa turnieju to e-sport gra futbol i tutaj może pod tym się kryć pewna zagadka, że będziemy próbować robić też może inne sporty, może kolejne edycje, ale na razie nie jest nic zaplanowane, także będziemy z otwartą głową do tego podchodzić. No wśród faworytów faworytów turnieju na pewno jest Emeritus Banditos i warszawski Cox. Myślę, że te dwie formacje na pewno się wyróżniają formą i przygotowaniem fizycznym, to na pewno. Bo jednak widać, że część z tych tutaj naszych sportowców dzisiejszych to zdecydowanie e-sportowcy, tak jak powiedzmy po mnie można zobaczyć. No oprócz nas, nasza drużyna, też bardzo dużo zaproszonych gości, jest drużyna XCOM AGO, TotalBet, Anonimo, Weszło i Ziomy. Także naprawdę cała śmietanka polskiego Counter-Strike'a i nie tylko. 15 lat grałeś w piłkę, powiedz, jak oceniasz tutaj e-sportowców? Jest wiele gwiazd polskiej sceny e-sportowej, nie tylko CSGO, jest Elazer ze StarCrafta, są chłopaki też ze społeczności League of Legends. Jak to oceniasz? Myślę, że zabawę bym postawił na pierwszym miejscu, aczkolwiek każdy jakieś tam predyspozycje ma. Najważniejsze są chęci. Jeśli mają chęci oderwać się od komputera i fajnie spędzić tą sobotę, że trochę pojęcia o piłce mają, widać, że nie jest tutaj ktoś, kto nigdy w piłkę nie grał. Więc poziom jak na e-sportowców jest dość solidny i w sumie, jak mówię, zabawa ponad wszystko. Rynek w ogóle dostrzega potrzebę takich aktywności, więc jeszcze raz powtórzę, że bardzo się cieszymy, że takich inicjatyw jest bardzo dużo i my też ze swojej strony pewnie razem czy z GG League'iem, czy ode mnie, czy z innymi firmami będziemy takie aktywności promować i organizować w przyszłości. Myślę, że to jest fajna inicjatywa, którą trzeba kontynuować i nie można przerwać, żeby pokazywać, że e-sportowcy gramy w piłkę, więc szerzej to się w Polskę, w świat i tak dalej. Ja mówię, jestem strasznym fanem tego eventu.